Przede wszystkim, znowu poniu 7, przeciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marcha. Dobra, zwiedzamy dalej, jak to się nazywa, warsztat Galvina. Tutaj mamy jakiś pokój, w którym jest więcej konstruktów, cofnijmy się trochę. Bardziej, że tam idzie dla nas jeden wybuchowy. Okej, otwórzmy ogień. Okej. Nie możesz... powalić. Ty możesz powalić tego. Więc zrób to szybko. Okej, teraz wszyscy skupcie się na tym. Okej. Zostało tutaj jeszcze dwóch. Jest w tym jeden niestabilny. Może zwabmy ich tutaj. O, pułapka. Świetnie, że nie weszliśmy w nią. Poziom 12. Okej, złapił tutaj. Ładne obrażenia. Weź troszkę. Okej, otwórzcie ogień. Poczekasz, aż ta podejdzie, żeby ją przewrócić. Okej, okay. Wszyscy na nią. Krytyczna lanca. Dobra, Eder. Możesz ją dobić. Wiecie co, wszyscy cofnijcie się. Eder się tym zajmie. Przewrócisz ją ponownie? Okej. Okay. Alot ją dobił. Czymś. Okej, chwila. Tak, lepiej. Mało byście weszliście... O, mało byście weszli w tą pułapkę, której nie dało się rozbroić. Dobra. Ty idź przodem. I zobaczmy, co my tu mamy. Coś ciekawego. Okej. Kość nośnika duszy i rubin. Coś tutaj mamy? Swój paraliż, okej. Notatki z eksperymentów. Madicio. 3 tygodnie ciężkiej pracy poszło na marne, a wraz z nim przegubowy korpus. Te toporne materiały są bardziej niestabilne niż się spodziewałem, a wcale nie są tańsze. Spróbuję trochę spowolnić proces. A co może więcej elektryczności? Na dole strony dopisano. Za dużo elektryczności, potrzebne nowe obiekty. Tak. Ten pokój wygląda, jakby przytrafiła mu się... sytuacja z tytułem za dużo elektryczności. Okej. Jaki zamek. Pas z tym panią obrażeń. Redukcja obrażeń. Mamy już taki jeden. Głowa manekina została niemal oderwana przez jakieś zaklęcie. Drewno jest powykrzywiane i podziurawione. Okej, dobra. W takim razie cofamy się. Tutaj. I zobaczmy, gdzie to była pułapka służliwa tutaj. Zobaczmy, co tutaj mamy. Twórz za pomocą klucz do warsztatu, okej. Okay. W takim razie chcemy tam pójść później. Gdzieś są wymagane klucze, to znaczy, że tam może być koniec. O, patrzcie! Gość trenuje. Okej. Okay. Że nie udało się go spulować. Ładnie. Dobra. Ty będziesz pilnował, żeby ten niestabilny... żeby tym niestabilnym się zająć, jak już podejdzie. Okej, więcej ich podchodzi. Okej. Rzucimy ładną kulę ognia. Ładnie. Dobra, ty przewróć ją. Możesz barbarzyński cios użyć. Okej. Spróbuj ją ogłuszyć. Chociaż nie wiem, czy zdążymy, ale ona już wybucha. Ok.
Okej, dobra, szybko bijcie ją. Świetnie. Dobra, Eder, ten zostawi je dla ciebie. Ile jeszcze musisz ubić? Tych badziestwa? Jeszcze 4. Okej, dobra. Cofnijcie. Eder ma sytuację pod kontrolą. Szał cudzoziemca. Okej. Nawet nie potrzebował szału. Tak. I tak ja potrzebował szału, ale trochę by przyspieszyło te rzeczy. Dobra, co my tu mamy? Znakomity rapier. Celność plus 8, obrażenie plus 30%, celność plus 5. Więc rapier z dodatkową celnością. Okej, spoko. Nie jest zły, ale nie jest też dobry. Co my tutaj mamy? Jakiś mały magazynek. Klucz do celi. O, to o czym mówiłem. Jeśli nie mieli łotrzyka, to właśnie nim można otworzyć celę. Znakomity młot bojowy. Okej, znakomity bez żadnych cech dodatkowych. No i to tyle. Dobra. No to idziemy do warsztatu. Mam nadzieję, że będzie tam przynajmniej będą przynajmniej 4 nośniki duszy. Mi się przydało. No i dobra. Wchodź i... otwieramy. Galvino. Starszy mężczyzna schyla się nad zakroconym biurkiem na tyłach warsztatu. Skóra ciasno opina jego kości, sprawiając wrażenie bardzo kruchych. Wyjątkiem są okolice szyi, gdzie skóra wydaje się zwisać luźno. Mężczyzna odwraca się, kiedy wchodzisz do środka, na jego twarzy natychmiast pojawia się grymas niezadowolenia. Waha się, przyglądając ci z zabrudnych, zakurzonych okularów. What brings you stomping through my workshop, eh? Sprzedajesz sztuczne zęby, ponoć przyda ci się nowy zestaw. Mam kilka pytań odnośnie baterii Durgana i białej kuźni. Straight to business, no nonsense. We appreciate that, don't we? Odwraca głowę w stronę spieżowego golema stojącego za nim. Anything for a breather from your endless yammering. Okej, więc to jest diabilica. A dycz, że takaż zrzech ochoty na brachłach. Here's that, Amora. Another who tolerate your barbs and insults. But you come seeking the White Forge, like they all do. Boys with smooth cheeks and wild dreams. Girls with bright ribbons tied next to their scabbards. Okay. Old men and women too, seeking a final blaze of glory before they're snuffed out for another turn at the wheel. Sound familiar? Domyślam się, że innym już to mówiłeś. I have this conversation with every pig-headed swashbuckler those postanagos and stalwarts send here. Okay. Go see Galvino, they say. Surely he'll help you. Must have slipped their minds. What a busy and important fellow you are. W ciszy, która nastaje po słowach diablicy, wyraźnie czuć spadek temperatury w pomieszczeniu. Galvino gromi golema spojrzeniem. Jego zwisające pod gardle dygocze. Pewnie tak właśnie by było, gdyby Alot i Selmyra nie byli jedną osobą. Nie żartuj sobie, wcale nie brzmią jak oni. Jesteś zburzony, stara zwada z krzepą? The spiteful imbeciles destroyed my career. Ruined years of work. But let us focus on the reason for your visit, yes? The villagers and their adventurers hammer and pry at the battery as if they were laying siege to some moldering lord's keep. But those stones were laid by some of the finest builders ever to have lived. Disciples of Abaddon in the truest sense. No, widzieliśmy już te kamienie i sporo z nich jest w stanie niezbyt obronnym, więc możesz wychwalić sobie to ile chcesz. They will not fall by the whims of any kith. And the door itself,
It is infused with living essence. W takim razie, jak można się dostać do twierdzy? With the secrets of the Pargrunen dwarves, of course. Mhm. The Pargrunen of Durgen's battery perished within their own keep, victims of a violent disagreement among their own commandants. Okay. Surely in the village you have heard stories, no? Disappearing caravans, tracks in the snow, screams from the high towers. The work of spirits still trapped in the battery, and a testament to those impenetrable walls. Mm-hmm. But the door of the keep, the one the Pargrunen filled with essence, oh, it was made to listen, to recognize its masters. Czyli drzwi muszą mnie rozpoznać. Traditional Optapo cultures revolved around language. Words revealed who they were and where they were from. A, drzwi otwierane słowami, i bardzo klasycznie. That is why you need a Kintak. Kintak. Ach tak, to chyba faktycznie coś jakby hymny. Ach, that's the simple explanation. A Kintak is a statement of purpose. A declaration of identity. Each is unique to its stronghold. Ha! Zamknij drzwi kluczem ze słów. A byle łgasz może je otworzyć. Coś zbudowane ze słów rozpadnie się, jeśli przyłożyć choćby najlżejszą siłę. Thus, to enter a fortress like Durgan's battery, you would stand at the gate and recite its kantek. Dobrze, gdzie mogę poznać ten kantek? To learn the kantek, you must speak with one of the dwarves of Durgan's battery. A shame they are all dead, no? Tak, to troszkę utrudnia sprawę. But no doubt their souls live on in one or two of the villagers of Stalwart. Like fine wine poured into a cheap pot. But to identify them, that is the first problem. You would need the skills of an animancer. Ty jesteś animanto. Głowa golema obraca się powolnym, płynnym ruchem. Yeah, Galvino, why don't you go back to Stalwart? Oh, there's a sight I'd rust my joints to see. Enough! Podnosi zbiórka kałamarz i rzuca nim w golema. Nie trafia, plama inkaustu rozlewa się po ścianie. Golem stoi nieruchomo i obserwuje Galvina swoimi czarnymi, szklanymi oczyma. I shall speak no more of that damned village. Jestem widzącym. Golem gwałtownie odwraca głowę ku tobie. I nieruchoma twarz i szklane oczy nie zwracają żadnych emocji. Ale odnosisz wrażenie, że uważnie ci się przygląda. Watcher? Diverus? If this is true, then you could find a soul descendant from Durgan's battery, no question. But the greater difficulty remains. You would have to learn the Kantek from the dormant soul. And to do that, you would have to awaken it. Takie przebudzenie będzie trwałe, prawda? Oh, yes. Mhm. Whoever you awaken will live with the memories and the personality of a past life. Maybe peacefully, maybe not. That is why you must pay attention to the soul you would awaken, no? Mhm. It is a monumental thing to impose on another, but these are the very people who wish to rediscover the White Forge, Verus. Przebudzić? Jak miałbym to zrobić? An awakening is merely the jolting of a dormant soul into consciousness. When such things happen normally, it is because something has reminded the subject of a past life, often violently so. Ale krzywi się. Thus, to awaken one of the former dwarves of Durgan's battery, you will need to address that soul, preferably by name. But show some care. When you examine these souls, whatever it is you watchers do, you may see images, memories. These are moments of special import. What you see will tell you much about the person, and perhaps the condition in which they awaken. Awaken them from a traumatic memory, and who knows? Maybe they awaken thirsty for blood, or maybe you awaken someone else. Okej, tego chyba byśmy nie chcieli. A no i kto to wie, może są jakieś duszyce, których trzeba poturbować trochę. This has been tuned to the eon of Durgan's battery. Use it near the villagers and it should tell you if one has a soul old enough to have come from the battery.
Czyli potrzebne mi tylko hasło. Who can say? None have yet opened Urgen's battery. But the ones that came before you, I think they got close. You may wish to find them and see what they discovered. Znalazłem to, co po nich zostało. Dziennik i płytka. Most interesting. They spent many days at the battery door. This looks like something that once belonged there. Okej, rozumiem. Dziękuję za pomoc. You have much work ahead of you. As do I. I'm going with him. Golem spogląda to na ciebie, to na Galvina, obracając głową na Norwinowym łożysku. You? Go to Starward? Is this your macabre sense of humor, or has something gone to rust in that beautiful head I crafted? No one will bother me while I'm with him. Besides, I can help him find people in Stalwart. You haven't been to Stalwart in 13 years. And this watcher sees souls. What help could you be? Besides, I have need of you here. You owe whatever remains of your wicked life to me. Golem nic nie mówi, ale jej esencja się aż gotuje, manując falą rozgoryczenia. Obraca głowę, by spojrzeć na siebie. Co was łączy? This charming specimen is a convicted murderer. The devil of Carrick, she's called. Mighty fine of you to start with my good qualities, and you wonder why we don't get more visitors. Killed over a dozen people before they finally caught up to her in Stalwart. Perfect company for lonely camps and mountain passes, no? No to tak, bardzo, bardzo ciekawie. Hey, I know how to start a campfire. The only reason she's not a frozen corpse is because I convinced the old mayor to let me try an experiment. Dlaczego ją zbudowałeś? Why build a fortress or a village or anything? To make something that keeps that... It was the early days of the legacy. My peers in the colleges of animancy were filling the Hollowborn with the souls of animals. Faktycznie, w porównaniu z ich pomysłami, ten jest całkowicie rozsądny. I thought there was a better way. One with a Plum Academy job back in Salona? Don't forget that part. Patrzy na nią przenikliwie, mrużąc oczy. Umieściłeś czyjąś duszę w metalowym ciele? Odchyla się i nosi dłonie. Into a work of art! Look at this! Craftsmanship worthy of a jeweler! A, tak, tego nie zauważyłem, wybacz. Fully articulated joints, capable of grasping a pen and writing her own name. Łapie golema za rękę i delikatnie zginę jej palce. And of crushing your throat. Show me another smith anywhere in the Deerwood who is capable of such delicacy and precision. She is a masterpiece. Dlaczego nazywają diablicą z Karok? She committed her first crime in the village of Karak. Burned their family alive in their home. Niezbyt miłe. Did the same thing in half a dozen other villages, but the name stuck. Domyślam się, że eksperyment nie spodobał się pozostałym mieszkańcom wioski. Ah, here we go. They were going to stone her anyway. Why not allow her to be put to some useful purpose? My life's ambition. To serve somebody's useful purpose. I approached Mayor Sinahiod and begged. He saw the potential and allowed me the privilege of attempting my little experiment. Then I accomplished what few animancers have even dreamed of. No academic support, no patron. Just me in the middle of nowhere. Oh, now you got them all wound up. I transferred a fully intact soul from a living subject to a fabricated body. She retained her personalities, her memories, all of it. Yet the villagers saw only a stolen corpse. Skradzione zwłoki, więc chyba troszkę ci nie pomógł, nie pozwolił. Nie boisz się, że ona cię zamorduje? She may be mad, but she's no fool. She wouldn't survive long on her own. If the villagers didn't send a hunting party after her, the elements would claim her. Her joints and mechanisms require maintenance, and she cannot perform all of it herself. See, he's reminding me, in case I get any bright ideas. To wszystko, co chciałem wiedzieć. She's a fine specimen. Her
personality notwithstanding. Okej, czy ty próbujesz mnie teraz sprzedać? Chciałbym, żeby wyruszyła ze mną. Quay? No, no, no. You don't know what you ask. This woman, the Devil of Carrick, she was a notorious murderer. Burned people alive all over the region. Besides, she works for me. After all, I am the one who preserved her. Pozwól mi przeprowadzić ją przez wioskę. Mieszkańcy się wścieknął. To by ci się spodobało, co? So you get use of the devil's services, and I get the satisfaction of knowing those stiffnecks are sweating through their small clothes, eh? It's a deal. Świetnie. Fine price for a blacksmith striker. Suppose I should be flattered. Tak, powinno. And there you have it. A bargain. Okej, okay, rybie flaki i morderstwo. Przyjmij do drużyny Zachułem i Diablicę Skarok. Okej, okay, dobra. Odprawię mi Gili. I zobaczymy Diablicę, co ona ma do dyspozycji. A moment. You are going back to Stalwart, yes? Perhaps you could do me a favor. Powiedz mi o tej przysłudze. There is a man in the village named Grinde, the head fisherman. The rest of Stalwart kisses his feet because he fills their stinking blades with speckleback. But I know he's not as virtuous as he seems. Zdaje się, że miałeś w przeszłości do czynienia z Grindem. That self-righteous meddler engineered my eviction from the village. He turned them all against me. Now I want him to feel the scorn of those mush-brained imbeciles. Co mam z nim zrobić? Humiliate him, of course. Show his neighbors what he truly is. And let him live with the disgrace. He's always been a ripple sponge addict. Just got good at hiding it once his sainted sister died and left him in charge of the fishery. But he keeps a stash in the fishery, sneaks in at night when the others have gone home, and emerges sluggish and red-eyed a few hours later. Okej, okay, zakrada się tam nocami, kiedy pracownicy są w domach. A parę godzin później wychodzi ociężały i zaczerwonymi oczami, okej? I want you to expose him. Go to the fishery after dark when it's empty. Find his ripple sponge and show it to Renengild. Okej, rozumiem. Do not answer me now. But when you return to that festering eyesore and smell the stink of fish that hangs in the air, consider what I've said. Okej. Besides, you appreciate a good joke, don't you? Diverus, this will be a great one. Haha, it's just a prank, bro. It's just a prank. But be sure to approach the fishery by night, when it's empty. They will give you no end of trouble if they see you stealing during the day. Czym były te konstrukty z warsztatu? Other projects, they are none of your concern. Dajesz się aż nazbyt chętny, by zmienić temat. For years I've been trying to create another like the Devil of Carrick. Yet those post-Enakos in Starworld destroyed my machinery. No, smutno. Now I can only create these broken, mindless things. The Devil remains my most perfect creation. Chwila, skąd wziąłeś duszę, by stworzyć pozostałe golemy? Smugglers, slavers, fugitives. The kind of riffraff that passed this way. Rarely missed, and good work to keep my little devil busy. Po co ci więcej golemów? I can't present the Devil of Carrick to the academies, can I? A mad woman and a murderer? No. I need to bring a success to the Republics. Okej, nieważne. Something else? Quay. Co się dowiedzieć na temat ekspedycji, która odwiedziła cię wcześniej? As would I, but there is little to tell. They never gave their names. But they seem to know more about the battery than the others, which is unusual because they did not seem like typical adventurers. Tak, to było bractwo. Their hands were smooth and marked with ink, not scars, and they traveled light. Unusually so. Rzeczywiście nietypowo, czego mogli poszukiwać? Well, himself could not have said, and I haven't the time to concern myself with the business of strangers. Okej, dobra. To... Więcej już nie chcę z nim gadać. Bywaj.
Hey there. Okej. Okay. Coś możemy mu to pozabierać? Możemy. Jeśli nie obrazi nawet. Miej diablicę karok na oku. Okej. Okay. Będzie nasz nowy łotrzyk. Okej. Okay. Przeszukaj rybaczówkę pod osłoną nocy. Okej, okay. Też się zajmiemy. Rozwój rycerzy Tygla, część pierwsza. Stopnie niższe. Mech. Co tu jeszcze mamy? Rytuał nieokiełznanej dziczy. Wygląda na topornie odwzorowanie gór otaczających baterię Durgana. Tutaj coś? Dużo mikstura wytrzymałości, okej. Okay. Co ty wyprawiasz? A nic, tylko biorę sobie rzeczy i takie tam. Dobra, diablica. Pochwal się, co masz. Ciało diablicy. Ciężki pancerz, możesz go zjąć? Nie można. Nie można użyć. Możemy to zaklinać. Znakomita jakość. Możemy zakląć. Więc zróbmy tak, czemu by nie. Poza tym masz coś ciekawego? Nie, tylko masz solidną włócznię. Aż sporo mocy, sporo percepcji i stanowczości. Nie wiem, po co ci stanowczość. Masz mechanikę 13. Się przyda. Chusta, Lilith? A, okej, to są bonusy drużynowe. Biegłość w broni chłop, czyli włócznia, kostur bojowy, łuk myśliwski oraz brak broni. Cios w plecy, garda. Kruchoczący cios, zakrywanie całunem, krwawa rzeź. Zmiana trafi na krytyczne przeciwko celom z niską wytrzymałością plus 20%. Okej, okay, to jest coś, co gili powinniśmy również dać. Teraz dziki atak, użytkownik obrażenia, zwarcie plus 20%. Aha. Okej, okay, odbicie minus 8, celność, zwarcie plus 8. Mhm. Możemy włączyć. Dziki atak, obrażenia, zwarcie, celność, zwarcie minus 5. Też możemy włączyć. I teraz powinno się całkiem niezłe obrażenia zadawać. Zobaczmy, czy mamy jakąś fajną włócznię dla ciebie. Mamy tą włócznię, niezaklętą włócznią, tą starożytną, jakkolwiek by ona się nie nazywała. Nie widzę nic zbytnio magicznego. Sturmistrza gildii. Tak, to jest kostur bojowy. Co inna pika. Nie mam żadnej magicznej włóczni? Ciekawe. To może przynajmniej znajdziemy jakąś znakomitą włócznią. Znakomita pika. Okej, włócznia jest skierowana w prawą stronę. Nie widzę żadnej. Okej, wygląda na to, że nie mamy żadnej. W tym razie możemy dać jej siekierkę. Jest siekierka, to jest topór. Weźmy gdzieś tą ulepszoną siekierkę, co zadawała obrażenia do ognia. Tutaj. Okej, masz to. Oraz włócznią. Bo czemu by nie? Dobra. Na razie niech tak żyje sobie. Później jak wrócimy do miasta, to zamienimy jej ekwipunek z tym, co ma gili. Dobra. No ma... Aha. 13 mechaniki, więc powinna być w stanie... Nie.
Nie jest w stanie wszystkiego porozbrajać. Dobra. Zobaczmy, czy tutaj będzie w stanie rozbroić tą pułapkę, która tutaj gdzieś była. Okej. Okay. Dobra, zawsze jakieś doświadczenie. Weźmy jeszcze tutaj jedną pułapkę, to spróbujmy jeszcze ją rozbroić. Okej, okay, co ty masz? Koordynacja pozycji, niszczycielski cios oraz żywica. Okej. Okay. Dobra. W następnym odcinku cofniemy się do krzepy. Przyjdziemy się z nią po krzepie. Zobaczymy, czy będzie jakaś reakcja. No i cóż, i pozamieniam ekwipunek z Gili dla niej, żeby miała coś ciekawego. No i zajmiemy się questami, bo znowu mamy dużo questów w krzepie. Przynajmniej do pooddawania i paru do zrobienia. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!